Szczyty skute wieczną zmarzliną. Zielone przełęcze i prawdziwie górskie miasta. Ten surowy krajobraz to pasmo główne Kaukazu Wielkiego. To tutaj, na północy, zaczyna się Królestwo Tysięcy Rzek, które z kolei na południu kończy się sąsiadując z Armenią i Turcją. Na pogranicze Europy i Azji wybieramy się w naszą podróż poślubną. Jest rok 2019. Czas, w którym nikt nie przypuszczał, że w Europie może wybuchnąć największy konflikt zbrojny od czasów II wojny światowej. Jednak tutaj, w Gruzji, myśli o wojnie są nadal żywe. W sierpniu 2008 roku na pograniczu Osetii Południowej i Abchazji wybucha wojna, wskutek której Gruzja traci te tereny. Oficjalnie jest to wojna z separatystami, podobnie jak miało to miejsce w Donbasie w 2014. Jednak wszyscy wiemy, że chodzi tutaj tylko o rozszerzenie rosyjskich wpływów w tym regionie. Późnym lipcowym wieczorem lądujemy w Kutaisi, gdzie czeka nas jeszcze transport do hotelu. Następnego dnia budzą nas roboty budowlane. Jesteśmy w Gruzji, Kutaisi. Piękny poranek, a przed nami. Kutaisi to trzecie co do wielkości miasto Gruzji. Jego początki sięgają Królestwa Kolchidy, starożytnej kolonii greckiego miasta Milet. Co ciekawe, Grecy łączyli z Kolchidą wyprawę agronautów po Złote Runo. My w Kutaisi spędzamy tylko poranek, po czym wyruszamy w 5-godzinną podróż do stolicy kraju, Tbilisi. Po drodze czeka nas jednak kilka przystanków. Pierwszym jest przydrożny bazar, gdzie możemy spróbować tak zwanych gruzińskich sneakersów we wszechogarniającym akompaniamencie cykad. Tak zwane czurczele, bo o nich tutaj mowa, to prosta przekąska składająca się z orzechów zalanych sokiem winogronowym z dodatkiem mąki. Następnie udajemy się do miasta Gori, powszechnie kojarzonego z dyktatorem, który powiedział kiedyś: jedna śmierć to tragedia, milion to statystyka. Dżugaszwili, bardziej znany jako Józef Stalin, właśnie tutaj przyszedł na świat. Znajduje się tutaj jego autentyczny dom i pancerny wagon. Jest to muzeum poświęcone komuś, kto skupiał to, co w nas najgorsze, jednak nie można odmówić temu miejscu piękna. Nie poświęcając tu zbyt wiele czasu, udajemy się do twierdzy, której miasto zawdzięcza nazwę. W Gruzji ludzie mawiają czasem: oto twierdza Gori, co znaczy zwycięstwo nad wrogiem. Twierdza Gori Ciche, mimo iż wielokrotnie najeżdżana przez Turków, Persów czy Rosjan, nigdy nie została zdobyta. Powstała ona na szczątkach wcześniejszej, z 3 stulecia przed naszą erą. Schodząc z twierdzy, spotykamy także pomniki niemych rycerzy, które ukazywać mają nigdy nie zabitego ducha walki Gruzinów.
Kierujemy się raptem 10 km dalej, gdzie nad rzeką Kura leży coś, co zasłużenie nosi miano Twierdzy Boga. W skałach Upliscichę można usłyszeć historię tysięcy lat. Wydarzeń codziennego życia, kultury Królestwa Iberii. Najazdów i walk. Czy dobrze rozwiniętego handlu, gdyż były to tereny jedwabnego szlaku i dom dla 20 tysięcy mieszkańców. Ten unikatowy pomnik kultur Anatolii i Iranu, pogaństwa i chrześcijaństwa sięga czasów epoki brązu. Miasto to funkcjonowało jako ważny ośrodek religijno-polityczny do IV wieku naszej ery, kiedy to nastąpiła chrystianizacja kraju. W 1920 roku miało tu miejsce trzęsienie ziemi, które uszkodziło część zabudowań. Jednak mimo to mam wrażenie, że ta wykuta w skale kraina przetrwa dłużej niż nasze szklane miasta. Po wielu godzinach jazdy i zwiedzania jesteśmy zmęczeni. Jednak na horyzoncie widnieje już cel. Stolica Tbilisi. Już w przyszłą niedzielę zabiorę was do Tbilisi, miasta pachnącego kolendrą i winem. Poznamy tam trochę gruzińskiej kultury i zabierzemy się za gotowanie tradycyjnych gruzińskich potraw. Do zobaczenia za tydzień.